Emilu, kolejny mecz, kolejne zwycięstwo, chociaż przez pierwsze 30 minut to Arkonia postawiła dość wysoko warunki. Postawiła wysoko warunki. Wydaje mi się, że przez całą pierwszą połowę kontrolowaliśmy przebieg spotkania, poza tam niektórymi kontrami zespołu Arkonii. Groźnie strzał był w poprzeczkę z rzutu wolnego, ale poza tym myślę, że przez całą połowę kontrolowaliśmy przebieg spotkania. Stwarzaliśmy sobie sytuację, może gdzieś tam brakowało momentami tego wykończenia, ale mieliśmy wynik, który nas zadowalał po pierwszej połowie i z tego się cieszyliśmy i schodziliśmy z taką zaliczką do szatni po pierwszej połowie, zadowalającą nas. Szkoda kilku niewykorzystanych sytuacji, bo wynik mógł być dzisiaj zdecydowanie wyższy. No tak jak mówiłem wcześniej, stwarzaliśmy sobie sytuację, gdzieś tam brakowało tego ostatniego podania, ostatniego wykończenia, ale też ciągle nad tym pracujemy, żeby jednak tę sytuację wykorzystywać i cieszymy się z tego, co mamy. Tak? To też nie jest zły wynik. Najważniejsze, że zachowaliśmy czyste konto, zero z tyłu i dalej kontynuujemy tę serię bez straconej bramki. Trenerze, kolejny mecz, kolejne zwycięstwo, chociaż przez pierwsze 20 minut mecz bardzo wyrównany. No zgadza się. Pierwsze 15-20 minut, zanim weszliśmy na te właściwe obroty, trochę to trwało. Niemniej jednak wydaje mi się, że kontrolowaliśmy od samego początku przebieg wydarzeń na boisku. Utrzymywaliśmy się przy piłce, stwarzaliśmy sytuację, czego wynikiem gdzieś tam w 30 minucie, 34 bodajże, była otwierająca wynik spotkania bramka Mikołaja. Kolejna bramka Mikołaja, który otwiera wynik. Podobnie w meczu z Golczewem trzeba zaznaczyć, że Mikołaj po raz kolejny otwiera wynik spotkania. Jest to bardzo ważna bramka, która dodaje nam pewności. Poszliśmy za ciosem. Druga bramka Szymona Kapelusza, trzecia Szymona Kapelusza. Że do przerwy mieliśmy spokojny wynik. W przerwie powiedziałem chłopakom, że nie możemy spuścić tonu i nadal musimy utrzymywać ton wydarzeń na boisku, utrzymywać się przy piłce. Chcieliśmy, żeby ta intensywność gry była podobna jak w pierwszej połowie. No, nie do końca jesteśmy z tego zadowoleni z trenerem. Ta gra troszeczkę siadła. Może już tutaj taki jest tam klimat majówki się udzielił chłopakom. Dołożyliśmy jeszcze jedną bramkę i myślę, że zasłużone zwycięstwo w pełni. Ważne, że po raz kolejny na zero z tyłu nie tracimy bramki i kolejne zwycięstwo przybliżające nas do celu, którym jest awans do czwartej ligi. Trenerze, jeszcze jedno pytanie. W przerwie zmiana właśnie Mikołaja zdobywca pierwszej bramki za Bartosza Białka. Czym to było wymuszone? Mikołaj zrobił swoją robotę. Mieliśmy taki plan z trenerem przed meczem, żeby dać im, jeżeli wszystko będzie w porządku, dać im po 45 minut. Mikołaj spisał się bardzo dobrze. Jutro pomoże zagrać 45 minut w juniorach. Pomoże drużynie trenera Schmidta ze Szczecinkiem. Bartek wszedł, był aktywny, miał dwie sytuacje na zdobycie bramki. Czekamy też na jego przełamanie, tak? Bo nie ukrywamy, że mocno na tego chłopaka liczymy i brakuje mu tych liczb, tak? Bramek przede wszystkim. Asyst. No i jesteśmy zadowoleni z występu jednego i drugiego zawodnika, na pewno. I ostatnie pytanie jeszcze. Za tydzień przed nami mecz z Wichrem Brojce. Ale to w sumie jedyny zespół, który u nas tutaj na Siedleckiej zdobył punkt. No, zgadza się. Przyjechali, pamiętam wtedy. 1-1 zakończyło się to spotkanie. Zagrali chyba mecz sezonu jak do tej pory. Nam gra się od początku w tym meczu nie kleiła. Oni się zorganizowali nieźle. Przesuwali od samego początku, dobrze zamykali strefy. Co prawda tworzyliśmy tę sytuację, ale też skuteczność w tym meczu nie dopisała. Brojcom w tej rundzie wiedzie się troszeczkę gorzej. My jedziemy po kolejne 3 punkty, po zwycięstwo, które gdzieś tam przybliży nas do upragnionego celu.